Dzień dobry. Witam Państwa z prozy Klubu Wrocławskiego Domu Literatury. Jesteśmy we Wrocławiu, mieście literatury UNESCO, gdzie trwa właśnie drugi dzień 6. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius. Ja się nazywam Kasia Janusik i mam zaszczyt poprowadzić dzisiejsze ogłoszenie nominacji do wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Razem ze mną na scenie są Agnieszka Kwietniewska i Michał Opaliński z Teatru Polskiego w Podziemiu, którzy przeczytają nominowane wiersze. Nagroda Silesius ustanowiona została przez miasto Wrocław w 2008 roku. Przyznawana jest w trzech kategoriach – debiut, książka roku i całokształt pracy twórczej. Nagroda w kategorii debiut wynosi 15 tysięcy złotych, w kategorii książka roku 50 tysięcy złotych. Od 2020 wszyscy nominowani w obu tych kategoriach otrzymują również wyróżnienia finansowe w kwocie 5 tysięcy złotych. Natomiast laureat bądź laureatka nagrody za całokształt twórczości otrzymuje kwotę 100 tysięcy złotych. W tym roku podczas festiwalu szczególnie dużo czasu poświęcamy pierwszemu laureatowi Silesiusa za całokształt pracy twórczej, czyli Tadeuszowi Różewiczowi. W stulecie urodzin poety, które ogłoszone zostało rokiem Tadeusza Różewicza, chcemy spojrzeć na jego twórczość z bardzo różnych perspektyw. Zapraszam Państwa do słuchania debat, głośnych czytań jego poezji, do rozmowy o nowych książkach przygotowywanych z okazji stulecia, a także na spacer po Wrocławiu, gdzie można znaleźć fragmenty wierszy Różewicza w różnych miejscach. Jednak Festiwal Silesius został pomyślany przede wszystkim jako wydarzenie towarzyszące Wrocławskiej Nagrodzie Poetyckiej Silesius. Od 2016 roku właśnie podczas festiwalu poznawaliśmy laureatki i laureatów. Ten rok pandemiczny będzie nieco inny. Na galę ogłoszenia laureatek i laureatów zapraszamy 16 października, a dziś poznamy nazwiska nominowanych w kategorii debiut i książka roku, a także nazwisko laureata bądź laureatki za całokształt twórczości. Jak już wspominałam, za chwilę wybrane utwory nominowanych będą czytać dla Państwa Agnieszka Kwietniewska i Michał Opaliński. No dobrze, przechodzę do rzeczy. Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono 54 książki w kategorii debiut i 150 w kategorii książka roku. Z tej puli jury w składzie Andrzej Zawada, przewodniczący, Anna Kałuża, Tomasz Kunc, Karol Maliszewski, Joanna Orska, Adam Poprawa i Justyna Sobolewska wyłoniło następujących nominowanych. Zaczniemy od kategorii debiut. Jarosław Dudycz za tom Czarna Skrzynka, opublikowany przez wydawnictwo Convivo. Jarosław Dudycz jest publicystą i dziennikarzem, autorem tekstów o tematyce społeczno-politycznej, finalistą Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. Hasło. Noc była duszna i długa, do świtu jeszcze daleko. Latarnia na tyłach domu dawała mdłe światło. Pies w budzie zasnął albo zdechł. Na pewno nie szczekał. Było cicho, wiatr nie wiał. Czarny jaguar zapakowany na podjeździe dobrze się prezentował. Tej nocy nic się zdarzyć nie mogło. A jednak na trawniku trzech chłopaków cięło w gałę. Jeden to bramkarz, dwóch w polu. Być w polu to motto na całe życie, to hasło. Dziękuję bardzo. Druga nominowana w kategorii debiut to Katarzyna Szweda za tom Bosorka, wydany przez Biuro Literackie. Katarzyna Szweda wychowała się w Beskidzie Niskim na Wrzosowej Polanie. Pisze i fotografuje, a także bada swoją łemkowskość. Z wykształcenia jest nauczycielką języka hiszpańskiego i angielskiego, a mieszka i pracuje obecnie w Krakowie. Wisłoka. Tamtego lata wszystko śniło nam się na odwrót. Stamtąd przywieźli nas tutaj. Wisła wpływa do Wisłoki. Przywlokła niechciane resztki miast. Tamtego lata była już późna jesień.
W ziemię wchodziliśmy powoli, delikatnym, sejsmicznym ruchem. Otwierała się szeroko, jak pąki drzewa. Wkładaliśmy w nią ostre przedmioty i nagie części ciał. W rzekę wchodziliśmy gwałtownie, jak strumień. Zlizywałem pianę z jej brzegów. Byłem już kolejnym dopływem tego roku, ale w każdą wchodziłem tylko raz. Dziękuję. Trzeci nominowany i ostatni w kategorii debiut to Aleksander Trojanowski. Nominowany za tom Parkingi podziemne jako miasta spotkań, wydany przez Biuro Literackie. Aleksander Trojanowski jest iberystą, adiunktem w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest laureatem Nagrody Publiczności przyznawanej podczas 23. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Jacka Bierezina. Krzyki. Usłyszałem ścieżkę wojenną wszystkich ze wszystkimi. Jak piracki soundtrack każdego z osobna, to Wrocław dobiegał zza okna. Ze schły lub wirujący na wietrze, techno z ulicy Krzyckiej, wypłukane z basu. A wszystkie noce będą równie gorące. Ocieplenie prawdziwie globalne, bloki funkcjonalnie podobne. I znów się śniło Detroit, miasto elektrolit, jego zdrowy kościec, biała jest noc i śpiew radiowozów oddali. Więc może wyjdziemy na balkon? Tutaj nas nie dojdzie śpiew syren. Bit biegnie dolnym rejestrem krzyków. Dziękuję bardzo. To wszystkie nominacje w kategorii debiut do tegorocznej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Teraz przed nami kategoria Książka Roku, w której nominowanych jest pięcioro twórczyń i twórców. Pierwszym z nich jest Jan Baron. Nominowany za tom Psińco, opublikowany przez wydawnictwo Convivo. Jan Baron to poeta, edytor, a także turysta górski. Publikował w wielu czasopismach literackich, m.in. w Śląsku, Cegle czy ósmym arkuszu Odry. Mieszka w Chorzowie. Jeszcze się nie urodziłam, a już byłam okropna. Wykończyłam brata, mówi moja mama o Antosiu, zmarłym przy porodzie. A co czuła babka? Był styczeń. Dziadek Jerzy położył syna na parapecie za oknem w pudełku po butach, jak w wiklinowym koszu, łódce spływającej do dołu w zmarzłej ziemi, gdzie kryje się szola, opadająca szybem głęboko w otchłań, czyli Psińco. Dziękuję. Druga nominowana w kategorii Książka Roku to Kamila Janiak, nominowana za tom Zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie, wydany przez Wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Kamila Janiak ma w swoim dorobku 5 książek poetyckich, jest też autorką tekstów i wokalistką. Wcześniej nominowana była do Silesiusa w 2019 roku. Mężczyzna z pożegnalnego listu. Drogi Artur nie wiedział, o której wyjechała, ale musiała mijać jego biuro, wyjeżdżając z miasta. Musiała minąć Auchan i śpiące pod szronem magazyny i pola. To mogła widzieć rano. Musiała zwolnić przy przejściu obok szkoły, chociaż w ferie nie ma tam żadnego ruchu. Musiała minąć jeszcze drobną zabudowę, trochę drzew, zanim wjechała na parking, zamknęła auto i rzuciła się pod pociąg. Drogi Artur był dla niej dobry i kochany. Dziękuję mu za wszystko, ale od dawna jest tylko suchą skorupą. Szorstką w dotyku, szarą, spękaną, więc nie będzie boleć. Pyknie tylko i rozsypie się na wietrze.
daj Boże, jak dmuchawiec. Trzecia nominacja w kategorii Książka Roku dla Radosława Jurczaka za tom Zakłady Holenderskie, wydany przez Biuro Literackie. Radosław Jurczak to laureat Silesiusa za debiut z 2017 roku, autor trzech książek poetyckich. Studiuje matematykę i filozofię, pracuje jako inżynier uczenia maszynowego. INOEI Solar Telescope. https://www.youtube.com/watch Znak zapytania V równa się YYMYVFIN3HO. Powietrze jasne i czyste. Kawa w aeropresach. Gdybym znał Twoje imię, do czego by było loginem? Komu przesyłasz na snapie zdjęcia powierzchni Słońca? W którym z możliwych światów moja dłoń je odbiera? Dzisiaj teleskop słoneczny wisi na każdym newsboardzie. Widzi powierzchnię Słońca najdokładniej w świecie. Giętki, wrzący pancerzyk, blister pełen złota. Gdybym znał Twoje imię, do czego by było loginem? W innym układzie cząstek, jak Cię pomyślał mechanizm? Gdyby poszukać słowa miłość, ta wersja Minecrafta dla ubogich duchem. Dzisiaj, w najlepszym ze światów, teleskop słoneczny wisi na każdym newsboardzie. Widzi powierzchnię Słońca najdokładniej w świecie. Żarzący się mikroorganizm, tkankę stopioną w blask. Powietrze jasne i czyste. Kawa w aeropresach. Nie znałem Twojego loginu. Mieszkałem poza dłonią, która odsyła Ci snapa. W innym z możliwych światów starczało włączyć Wi-Fi i nie włączało się. Teleskop słoneczny wisi na każdym newsboardzie. Widzi powierzchnię Słońca najdokładniej w świecie. Zamarznięty brokat w samym środku światła. Dziękuję bardzo. Czwarta nominacja w kategorii Książka Roku przypadła Aldonie Kopkiewicz za tom Na próbę. Wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Aldona Kopkiewicz, autorka trzech książek poetyckich, laureatka Silesiusa za debiut z roku 2016 i Nagrody Fundacji Kościelskich z roku 2019. Pisze także prozę, eseje i bajki. Za daleko. Sama dziewczyna, to już za daleko. Jest cały świat, gdzie nie obronię się słowem. Sam, kim nie jesteś na dłoni drugiego i wobec siebie tym bardziej bezbronny. Krok raz przed siebie, uśmiech niepozorny. Znowu wychodzę, wracam tuż przed wyjściem. Teraz przed drzwiami czas stanął, więc liczę. Liczę i wiem, że to głupie. I liczę, wolna i głupia. Niczyja przez chwilę. Jasne szarpnięcie i wyciągam ręce. Kiedy się spełnia, marzy dla nas język. Dziękuję bardzo. Ostatnia nominacja w kategorii Książka Roku do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2021 dla Natalii Malek za tom Karapax, Województwo Biblioteki, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Natalia Malek, poetka, ale również tłumaczka i kuratorka wydarzeń literackich, za poprzednie swoje książki nominowana m.in. do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej i Nagrody Literackiej Gdynia. Współtwórczyni nieformalnej grupy artystycznej kobiet Wspólny Pokój. Karapax. Wszystkie Twoje owoce trafiły już na drzewa. A do niedawna spało się pod
morelami, które spadając wydawały plask, nieco czeski. Nie przeszkadzał mi. Spało się bez czucia jak pieniądz, karapaks, zapomniany Kopernik. Rano znikał dźwięk i nie mogłam planować kruszonki. Zamarła wszerz struktura mansjonu. Zbliża się burza, zbliża się szajba. Dziękuję bardzo. Gratuluję wszystkim nominowanym i wydawcom. Tak jak wspomniałam na początku, laureatów i laureatki poznamy 16 października podczas wspólnej gali Nagrody Silesius i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. I wtedy też zaprosimy Państwa na spotkania z nominowanymi poetkami i poetami. A teraz chciałabym zaprosić Państwa, już bardzo wzruszona przyznam, do wysłuchania kilku utworów laureata Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt pracy twórczej. Strzępy listu miłosnego. Gdziekolwiek Ciebie spotkam, na wysokich słowach cholera jasna gwiazda. Słowa brzmią nocą ostrożniej niż stąpanie po schodach. Mówiłem zwierzę, zwierzenia odzierane ze skóry, siódmej skóry potu. W siódmy dzień głodu, pierwszy dzień stworzenia. Spojrzenie Twoje krzewi się we mnie i rani do krwi Twoje światłe włosy. Jasna gwiazda w śniegach, w srebrnej sierści szronu, nad gałęziami pożaru. Kocham nie Ciebie, lecz myśli o Tobie. Szczęśliwego nowego głodu, szczęśliwego nowego bólu. Akt urodzenia. Urodzonemu w transporcie przypadło mi miejsce śmierci. Kult jednostki, miar i wag, jednostki wojskowej. Paraliż postępowy, postęp paraliżujący. Codziennie słucham ostatnich wiadomości. Żyję na miejscu śmierci. Ukradkiem, dyskretnie podnoszę ze ścieżki swojego starszego brata, ślimaka, żeby go nikt nie nadepnął. Starszego pewnie o miliony lat, brata w niepewności istnienia. Obaj jednako nie wiemy, po co zostaliśmy stworzeni. Obaj jednako zapisujemy nieme pytania, każdy swoim najbardziej intymnym pismem, potem strachu, nasieniem, śluzem. 26 kwietnia 2002 roku. Nie strzelajcie. Żołnierze, nie strzelajcie do nas, nie strzelajcie do swoich braci. Jesteśmy bezbronni, a wy będziecie musieli do nas wrócić. Ci, którzy was przemocą wcielili do armii i dziś rozkazują wam strzelać, jutro wyprą się swoich rozkazów. Grudzień 1981 roku. Tak właśnie, proszę Państwa, laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2021 za całokształt pracy twórczej został Ryszard Krynicki.
Ja nie będę Państwu prezentować laureata za całokształt. Już za kilka minut dużo lepiej zrobią to jurorzy Silesiusa, Adam Poprawa, Justyna Sobolewska i Andrzej Zawada. Natomiast chciałam bardzo serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie z Ryszardem Krynickim, które odbędzie się w ostatni dzień festiwalu, w niedzielę, 23 maja, dokładnie o godzinie 12. Będzie można je obejrzeć na żywo z Ogródka Prozy. Pan Ryszard przyjedzie do Wrocławia, bądź też na naszych fanpage'ach. Dziękuję bardzo Agnieszce Kwietniewskiej i Michałowi Opalińskiemu za czytania i zapraszam Państwa do pozostania przed ekranami. Już niedługo rozpocznie się debata. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.
Dzień dobry, witamy. Mikrofon. Dzień dobry. Mam przyjemność razem z naszymi gośćmi, czyli panią Justyną Sobolewską i Adamem Poprawą, jurorami Nagrody Literackiej Silesius, przedstawić tegorocznego laureata Nagrody za całokształt twórczości, czyli Ryszarda Krynickiego. To dla nas wielka radość, dla jury i myśleliśmy od pewnego czasu już o tym, żeby pana Ryszarda uhonorować albo po prostu przedstawić państwu jako również laureata w szeregu bardzo zasłużonych i wybitnych poetów. I może najpierw od biografii zacznę. Ryszard Krynicki jest poetą pokolenia nowej fali i w poezji polskiej bardzo silnie obecny od kilkudziesięciu lat. Już jego debiut poetycki, Arkusz, wydany w 1968 roku, Pęd pogoni, pęd ucieczki, wzbudził wielkie zainteresowanie, wywołał dyskusję. Ponieważ mam pewne już doświadczenie w życiu literackim, to chyba mogę powiedzieć, że jedno ze spotkań debiutanta miało miejsce we Wrocławiu, organizowane przez grupę nowofalową wrocławską Ugrupowanie 66. I byłem na spotkaniu z Ryszardem Krynickim, pokazującym swój pierwszy tomik, swój debiut i czytającym swoje wiersze. Było to zresztą tu bardzo niedaleko od naszego klubu Proza w Bibliotece Miejskiej i Wojewódzkiej we Wrocławiu. Wspominam o tym arkuszu, bo on jest bardzo znamienny i dla twórczości Ryszarda Krynickiego, i dla jego biografii, i dla właściwie też losów jego książek. Ponieważ on nie ukazał się, ten arkusz, pęd pogoni, pęd ucieczki, nie ukazał się w państwowym wydawnictwie, nie miał takiego państwowego stempla pełnej legalności, jakkolwiek musiał być cenzurowany, jak wszystkie publikacje w owym czasie. I był wydany był wydany w serii poetyckiej, poniekąd amatorskiej, ale profesjonalnie literackiej, jeśli mówimy o poziomie, w Warszawie. Bodajże to było w Bibliotece Orientacji, takiego pisma literackiego, charakterystycznego właśnie dla debiutującej nowej fali, że ówczesne czasopisma ukazywały się przy jakichś ośrodkach kultury studenckiej najpierw i takim pismem była Orientacja i jako takie aneksy czy uzupełnienia, jako seria poetycka tej Orientacji ukazał się Pęd pogoni, pęd ucieczki. To charakteryzuje i nie tylko Ryszarda Krynickiego, ale całe pokolenie, całą nową falę, że początki były legalne, ale niekoniecznie bardzo urzędowe i troszkę jakby półoficjalne. Oczywiście, jak państwo pewnie wiedzą z lektur, potem ta oficjalność coraz bardziej się kurczyła, aż przeszła w pełną nielegalność. To
Jeśli można, skoro jesteśmy przy debiucie Krynickiego, Jacek Łukasiewicz, o którym rozmawialiście wczoraj tutaj, zwrócił kiedyś uwagę, o ile pamiętam, to było w takim jego artykule opublikowanym w zbiorze Literatura źle obecna z 1981 roku. On się ukazał, wtedy była taka konferencja w czasie Karnawału Solidarności i on się potem z poślizgiem ukazał. I Łukasiewicz, pisząc tam o nowej fali, zwrócił uwagę na rzecz bardzo ważną, która nam umyka, bo pamiętamy, że druga fala wchodzi potem w mocny konflikt z oficjalną polityką, że właśnie przede wszystkim w pokoleniu drugiej fali i przy znacznym udziale wielu jej wybitnych przedstawicieli powstaje drugi obieg, ale powiada Łukasiewicz, że nowa fala wzięła się ze sporu wewnątrzliterackiego, w orientacji, w hybrydach. Więc gdyby nie było marca 1968 roku, to kto wie, jakby to się potoczyło dalej. Tutaj nie chcę, możemy oczywiście uprawiać sobie historię alternatywną i formować tezę, że na przykład Adam Zagajewski został wycenionym pisarzem fantazji, ale to bez sensu byłoby. W każdym razie ten początek jest bardzo ważny, że to się bierze z wewnątrz literackiego sporu, jak pisał Łukasiewicz, z dyskusji, które nie dla wszystkich były zrozumiałe, tak były specjalistyczne. Jacek Łukasiewicz napisał, nawet dla inteligentnego, kulturalnego czytelnika. On tych wszystkich aluzji, kryptocytatów, sporów nie łapał. I tak się zaczyna nowa fala. No tak, ale nowa fala jednak ma wielki związek z rzeczywistością pozaliteracką. Jakby istotą nowej fali jest jednak ten świat nieprzedstawiony. Książka napisana przez Kornhausera i Zagajewskiego i nowa fala jednak właśnie chce pokazać to, czego nie ma w literaturze, nie uciekać w metafory, nie uciekać w spory wewnątrzliterackie, tylko właśnie wciągnąć ten język, przewrócić, podważyć język propagandy. Pokolenie 68 przecież, znaczy jeden z tych sporów dotyczył tego, czy mówimy nowa fala, czy pokolenie 68. Ale właśnie Krynicki to jest strasznie szeroka historia, długa historia literacka. Właściwie jak myślę sobie, też taka bardzo wewnątrzliteracka. Dla niego, tak jak mówił o tym, takie największe przeżycie literackie pierwsze to były ballady i romanse Mickiewicza. Więc gdzieś bardzo to jest ciekawe, że ta poezja właśnie nowofalowa, bo to było takie mocne wejście poezji Ryszarda Krynickiego, że to gdzieś no właśnie bierze się z tych poprzednich literackich zakorzenień i z jednej strony Mickiewicz, potem Przyboś, o którym Krynicki pisał, Piper, którym się zajmował, czyli bardzo ciekawe te literackie obszary, rozmaite przemiany literackiego języka. Sama poezja Krynickiego przecież też bardzo się zmienia od czasów nowej fali, potem kolejne, czy te ostatnie utwory z początku lat 2000, to jest jakby już bardzo daleko od nowej fali. Dla mnie ta poezja nowofalowa, ten czas nowofalowy Krynickiego jest bardzo ciekawy. Myślę, że zresztą to, żeśmy zauważyli w czasie obrad, że w młodej poezji gdzieś ta nowa fala dzisiaj zyskuje drugi oddech po prostu, że to, co się dzieje w tej najmłodszej poezji, przypomina zwrot nowofalowy w stronę rzeczywistości nieopisanej, którą trzeba włożyć do wierszy, języki, które trzeba podważyć. I to było u Krynickiego, to było u Kornhausera i Zagajewskiego, ale właśnie ciekawe są, może tutaj nawet przeczytam taki wiersz, jeden z wczesnych wierszy Krynickiego, który no bardzo dużo mówi o tej poezji i też właściwie buduje pomost między tą poezją wczesną, a poezją późną. Bo ta wczesna, można powiedzieć, jest bardziej dopowiedziana. Później Krynicki idzie w stronę minimalizmu, z takiej właśnie czasami jednosłownych wersów. Natomiast wczesna często jest rozbuchana. Ale ten wiersz, który ma tytuł Poezja żywa, Henrykowi Wańkowi. Też bardzo były ciekawe te kręgi właśnie poetycko-artystyczne, połączenie właśnie malarzy i pisarzy Henryka Wańka, Urbanowicza właśnie z Krynickim. Poezja żywa. Poezja jest.
jak transfuzyjna krew dla pracy serca. Choćby dawcy już dawno pomarli w nagłych wypadkach, to ich krew żyje i cudze krwiobiegi spokrewnia i cudze ożywia wargi. No właśnie tu jest w ogóle istota poezji, też tego przenikania się międzypokoleniowego, międzyosobowego, międzypoetyckiego. Ta poezja, która trwa właśnie od Mickiewicza, idzie dalej przez Ryszarda Krynickiego i idzie dalej aż do tych najmłodszych poetów. A to jest wiersz właśnie z 71 roku, chociaż ma dwie daty, 71 i 1980. I to pokazuje też bardzo charakterystyczną rzecz dla poezji Ryszarda Krynickiego. Ona czasem trwa bardzo długo. Jeden wiersz zaczęty na początku lat 70. przechodzi bardzo długą obróbkę i pisze się latami. Bardzo wiele jest takich wierszy właśnie u Krynickiego, które potrzebowały 10-20 lat, żeby zyskać formę. Ten debiutancki tom, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, właściwie nie tom, a arkusz poetycki, wszedł do książki, która ukazała się już w wydawnictwie poznańskim, czyli w pełni legalnie. Powtórny właściwie debiut Krynickiego, a rok późniejszy, czyli w roku 1969, ukazała się ta książka i nosiła tytuł Akt urodzenia. Zresztą ten Akt urodzenia jako tom będzie powracał w późniejszych publikacjach i w drugim obiegu, czyli poza cenzurą, a po 1989 roku w wyborach wierszy, ponieważ no, było charakterystyczne też, że ponieważ, tak jak pani Justyna mówiła, poezja nowej fali bardzo mocno siedziała w takiej rzeczywistości codziennej i pokazywała poprzez język, poprzez deformację języka oficjalnego, poprzez tak zwaną nową mowę, w której byliśmy jako społeczeństwo całkowicie zanurzeni, czy wręcz topiliśmy się w niej i traciliśmy oddech. I tu się mi przypomina drugi oddech Sagajewskiego, to poezja, idąc właśnie tą, kontynuując to spojrzenie awangardy Przybosia, Pipera, Tymoteusza Karpowicza, jego tak zwaną poezję lingwistyczną, która w istocie miała no, dekomponować język, ale po to, żeby przywrócić mu świeżość, uczciwość i znaczenie. Krynicki też używał tej karpowiczowskiej metody wyraźnie na początku. Tak samo jak Barańczak, który budował swoje wiersze na takiej właśnie metodzie. U Zagajewskiego było to mniej, w przypadku Kornhausera bardziej nadrealistycznie, ale także nasycona była ta poezja z lat 70., końca 60., 70. była bardzo nasycona społecznym konkretem. W wierszach Aktu urodzenia i w następnych jeszcze w tomie Nasze życie rośnie, ten konkret rzeczywistości był no, taki ostry, kaleczący, bardzo, bardzo dojmujący i można powiedzieć i trzeba powiedzieć, że miał swoją barwę polityczną. I teraz jak czytam te wiersze, to oczywiście przypominam sobie kontekst, atmosferę. To wszystko jest zapisane w tych wierszach i trwa, a jednocześnie bardziej niż wtedy widać jeszcze drugi poziom, ten poziom uniwersalny, ten poziom nie tylko polityczny, ale poziom wyraźnie etyczny tej poezji. Dlatego ona może trwać. Ona, jeżeli mówimy o tym, że młodzi poeci
odkrywają dla siebie nową falę jako interesującą tradycję, to pewnie dlatego, że widzą jakieś analogie i że tamte sformułowania, choćby nie wiem jak konkretnie odnoszące się do realiów, one są jednocześnie jakoś modelowe. I widać podobne konstrukty rzeczywistości w naszym współczesnym życiu. No to, że młodzi sięgają właśnie do nowej fali, to dobrze o młodych świadczy, wiedzą kogo czytać, a podejrzewam, że jest to nowa fala akurat dlatego, no bo w tradycji polskiej literatury wypracowała najbardziej intrygujący, a na pewno najbardziej intrygujący z dzisiejszego punktu widzenia, sposób mówienia o prawach publicznych, o sprawach publicznych, sprawach politycznych. Proszę zwrócić uwagę, że ci młodzi no raczej niekoniecznie sięgną do Broniewskiego, choć był taki okres kilkanaście lat temu, kiedy próbowano wrócić do Broniewskiego, nawiązać do, odkłamać jego biografię, wyrwać go ze stereotypu i tak dalej. To zresztą robił też nowofalowiec Barańczak swoją drogą. Natomiast wracając do literatury, tutaj Andrzej powiedział o balladach i romansach jako... To Andrzej czy ty, Justyno, mówi? A Justyna, przepraszam, o balladach i romansach jako tej ukochanej książce Krynickiego. Myślę, tu by była ciekawa paralela, że przecież ta książka Mickiewicza zadziałała swoim absolutnie nowatorskim wtedy językiem. To nie była czysta ludowość, tylko Mickiewicz bawił się w etnografa. Tam jest bardzo wyraźna kreacja, dużo zmyślenia i tak dalej, i tak dalej. No i również te początkowe, zanim nowofalowcy stali się jeszcze poetami politycznymi, mówię w skrócie, no to ten język mocno, mocno zwracał uwagę. Wracałem do języka, wracałem do tych sporów wewnątrz młodoliterackich, bo uważcie, znamienne, że nowofalowcy pytani o ten okres zazwyczaj w różny sposób, ale dystansowali się. Nie, że odcinali, nie przekreślali, ale no, szczególnie wyraziste było to u Zagajewskiego, który w Solidarności i Samotności napisał też notkę, taki króciutki tekstik pod tytułem Co mam do zarzucenia tak zwanej nowej fali? No to tak zwane jest tu znamienne. Jakby ci poeci, znaczy to nie mają się co dziwić, ale nie chcą być redukowani, nie chcą być postrzegani wyłącznie jako poeci polityczni, jako autorzy, którzy coś bardzo ważnego zrobili w życiu społecznym lat 70. Tylko jedno zdanie, jeśli mogę, o tak zwanej nowej fali. Skąd się wzięła nowa fala? Barańczak, Zagajewski, Krynicki, Kornhauser i jeszcze paru poetów. Początkowo oni nie chcieli przyjąć tego terminu nowa fala, bo ten termin był już jakoś, był taką trochę polityczną przysłoną. Jak pamiętam ówczesną publicystykę młodoliteracką, recenzje, teksty, konferencje, spotkania, Kłodzkie Wiosny Poetyckie, gdzie była taka wiosna w 72 roku, bardzo burzliwa, gdzie był proszę z Herbertem, taki właściwie konflikt, no bo jak pamiętacie, świat nie przedstawiony, to jeszcze nowa fala, jeszcze raz powiem, krytykowała, może nie w całości, nie wszyscy poeci, ale mieli taki dwuznaczny stosunek do Herberta. No, wystarczy przypomnieć krytyczną książkę Barańczaka, jego debiut. W każdym razie termin nowa fala był niejako narzucony przez krytykę spoza nowej fali po to, żeby przykryć termin początkowy, czyli to, co pani powiedziała,
pani Justyna. Pokolenie 68, bo to była wyraźna w nazwie identyfikacja z postawą polityczną pokolenia. I to stopniowo zostało przykrywane i wszedł termin nowa fala i tak się już nim posługiłem, bo jest w historii literatury, ale naprawdę to była to silna identyfikacja z buntem pokoleniowym, ewidentnie politycznym. A propos Herberta właśnie, ja tutaj mam przed sobą wiersz, jeden z najsłynniejszych wierszy Ryszarda Krynickiego, który też jest na muralach, na przykład w Opolu, przy bibliotece w Opolu. Ten fragment tego wiersza jest na muralu i to jest taki wiersz, który no, wchodzi w różne sfery życia, można go sobie wyobrazić właśnie na ulicy. Taki wiersz niezwykle współczesny, który zresztą no, powstał już w latach 80. I to jest wiersz Język to dzikie mięso. I właśnie dedykowany panu Zbigniewowi Herbertowi i panu Cogito. To jest o tyle ciekawe, że właśnie Krynicki początkowo bardzo krytycznie był nastawiony do Herberta i na którymś z tych spotkań wystąpił, miał wystąpienie przeciwko Herbertowi. Ale właśnie ten wiersz wyprowadza gdzieś tę poezję poza spory polityczne, ale jest... To, o czym zresztą mówiliśmy, że ta poezja sprzeciwia się przede wszystkim kłamstwu. Kłamstwu, które może być kłamstwem kapitalizmu, reklamy, propagandy, skłamanemu językowi. Ale w tym wierszu jest coś więcej, bo to jest w ogóle myślenie o tym, czym jest język. Język jako wirus. Też cielesność tego wiersza jest niesłychana. Jeżeli porównamy ten wiersz z późniejszą poezją Krynickiego, to wręcz może się wydawać, że napisał to ktoś inny niż ten poeta, który pisał o ślimaku, o kamieniu, który już był blisko właściwie wierszy haiku. Ten wiersz gdzieś właśnie u początków no, jest niezwykły. Język to dzikie mięso, które rośnie w ranie. To jest właśnie na muralu wielkim w bibliotece, przy bibliotece w Opolu. W otwartej ranie ust, żywiących się skłamaną prawdą. Język to obnażone serce, nagie ostrze, które jest bezbronne, ten knebel, który dławi powstania słów. To zwierzę oswajane z ludzkimi zębami. To nieludzkie, co rośnie w nas i nas przerasta. Ta czerwona flaga, którą wypluwamy razem z krwią, to rozdwojone, co otacza, to prawdziwe kłamstwo, które mami. To dziecko, które ucząc się prawdy, prawdziwie kłamie. No jest to wiersz niesamowity. Jest to jeden, myślę, z takich, jeden z ważniejszych wierszy, które powstały w latach 80. Taki wiersz, który właściwie no, zawsze coś w nim znajdziemy. To po prostu język, który rośnie w ranie. Zresztą powstało dużo prac teoretycznych dotyczących cielesności w ogóle poezji nowej fali, że ich odniesieniem było właśnie rzeczywistość, która była nieskłamana, a to jest właśnie rzeczywistość cielesna, rzeczywistość bólu. To jeszcze ten wiersz przenosi nas w ogóle w myślenie o języku jako wirusie, jako czymś, co się przenosi, jako no, najrozmaitsze są tła tej możliwości interpretacji tej poezji. Także bardzo jest ciekawe, bo dzięki temu też widzimy, że poezja Ryszarda Krynickiego właśnie tak ewoluowała od takiej właśnie żarliwości, ostrości, dramatyczności, cielesności do takich destylatów, jak powstawały w ostatnich latach. Jeszcze a propos nowej fali, a Herberta. Andrzeju, wspomniałeś debiut krytyczny Barańczaka, czyli Nieufnych i Zadufanych. Tak, żeby nie skłamać, ale o ile dobrze pamiętam, to on tam o Herbercie nie pisał. On oczywiście, ta książka jest wymierzona przeciwko temu, co on nazywa klasycyzmem polskiej poezji. I potem, kiedy Barańczak napisał monografię Herberta, to mocno go wyprowadza i forsuje bardzo mocno tezę, że to nie jest poeta klasycystyczny. Ciekawe zresztą przy okazji, że dwaj nowofalowcy z tej pierwszej czwórki napisali monografię Herberta, Kornhauser również i Barańczak, natomiast nasz Krynicki, nasz laureat jest wspaniałym edytorem Herberta teraz, prawda? Tak, tak.
i jest laureatem nagrody imienia Herberta. Nie natomiast, jeśli pamiętam, w Świecie Nieprzedstawionym były dwa teksty o Herberta, krytyczny, w potocznym sensie tego słowa, Kornhausera i taki bardziej wyważony Zagajewskiego, ale tu mogę się mylić. Nie, nie mylisz się. Tak, tak istotnie było, że pojawił się w tej książce dwugłos, podczas gdy przy innych autorach i tematach mówili jednym głosem, to w przypadku Herberta napisali dwa odrębne szkice, Kornhausera bardzo krytyczny i Zagajewskiego właściwie taki aprobatywny. I tak jak powiedziałeś, w Nieufnych i Zadufanych trochę Barańczak się tam waha i wije, ponieważ w tej książce główną tezą jest no, krytyka klasycyzmu, neoklasycyzmu lat 60., późnych 50. i 60. Natomiast wyraźnie Barańczak szuka formuły, żeby usprawiedliwić klasycyzm Herberta i znajduje to potem, czy właściwie już mają wcześniej, tylko w... Później on po prostu twierdzi, tak. Herbert nie jest klasykiem. Jeśli Przybylski pisze o nim, to jest klasycyzm, to nie jest klasycyzm. Tak, tak, krótko Barańczyk. Ja bym chciała dodać właśnie od tej, mówiłeś Adamie o edytorstwie i tu rzeczywiście dzięki Ryszardowi Krynickiemu dostaliśmy ostatni tom Herberta, który właściwie trzeba było stworzyć, to jest epilog burzy, później to odczytywanie rękopisów, mrówcza prasa edytorska, ale też dzięki Ryszardowi Krynickiemu dostawaliśmy głosy innych poetów i myślę, że to bardzo ważne, żeby powiedzieć właśnie o przekonaniu. I przecież wiele lat spędzonych przy Celanie, Nelly Sachs i ostatnio Enzensberger, po prostu wspaniałe przekłady, też powstające często przez kilkadziesiąt lat, dopracowanie poszczególnych wierszy. Także wielu poetów języka niemieckiego zabrzmiało dzięki Ryszardowi Krynickiemu. Myślę, że tu właśnie wracając jeszcze do tego pierwszego wiersza, który czytałam, że ta poezja właśnie, która przenosi się, że Ryszard Krynicki, sam poeta, był takim też medium dla głosów innych poetów, innego języka. To jeszcze jakby, no to jest piękna rola. Jak mówimy o przekładach Celana, Nelly Sachs, Enzensberga, było ich więcej. Krynicki właściwie równolegle ze swoją twórczością poetycką zajmuje się przekładami i wybiera poetów, którzy są bliscy mu poetyką, ale nie tylko poetyką, chyba jednak przede wszystkim filozofią życiową, rozumieniem literatury, tą skłonnością do takiego spokoju, zawieszenia głosu, pokazania, że najważniejsza jest osobista perspektywa i osobista odpowiedzialność za swoje słowa i swoje życie, to ja bym chętnie przeczytałbym taki jeden z późniejszych wierszy, który pokazuje, jak piękna jest poetyka Krynickiego, a jednocześnie jak głęboki jest związek z poetami, których czyta i których tłumaczy. Dziś w nocy, to jest taki wiersz już, nie ma tu daty, ale z lat 2010 może nawet i ma motto Als ein Kranich, PC jest podpisany, czyli Celan. Dziś w nocy odwiedziłem cię w śnie jako żuraw. Ty tego nie będziesz pamiętać, kiedy się zbudzisz. Ty tego nie możesz pamiętać.
zawsze jedno pamięta co innego niż drugie, zawsze jedno odczuwa inaczej. Dlaczego jako żuraw? Nie wiem. Ale pragnąłem ciebie, choć nie wiem nawet, czy byłem mężczyzną. Ty zresztą miałaś swojego. Co robiłem? Nic. Tylko wołałem niemo w nadrannej mgle, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, co wyrosły w tym czasie między tobą a mną. Za siedmioramiennymi rzekami losów. W twoim czy w moim? Nie. Wiem. Właściwie nie powinienem komentować tego wiersza, bo tu wszystko jest powiedziane pięknie, ale warto wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym wątku poezji Krynickiego, czyli o poezji miłosnej, o miłości do drugiej osoby po prostu. To też jest, no nie powiem, że ciekawe, bo by to było banalne, ale to jest też ważne, że w poezji, która jednocześnie jest tak silnie związana z realnością, ze społecznością egzystencji, ze społecznym wymiarem egzystencji, jednocześnie równie ważne jest, są emocje osobiste, prywatne, związek z drugą osobą. Tak, jeszcze, a ja bym jeszcze wróciła do przekładów, bo tak myślę, bo one są zupełnie, to są jakby zupełnie różne światy literackie, ci poeci, których przekładał przez od Celana, przez niewyrażalność, po Enzensbergera, który jest częściowo poetą politycznym i właśnie przypomniał mi się wiersz jeden z takich, z ostatniego, właśnie z tego tomu przekładów Ryszarda Krynickiego. Do wypisów dla wyższych klas szkoły średniej. Nie czytaj ut, mój synu, czytaj rozkład jazdy. Czytaj rozkłady jazdy, są dokładniejsze. Rozwiń mapy mórz, póki nie jest za późno. Bądź czujny, nie śpiewaj. Nadchodzi dzień, kiedy znów przybiją na bramach spisy. I tym, którzy są przeciwni, nakreślą na piersiach piętnujące znaki. Ucz się przechodzić nierozpoznany. Naucz się więcej niż ja. Zmieniać dzielnicę, paszport, twarz. Naucz się małej zdrady, codziennego, brudnego ratunku. Encykliki przydadzą się na podpałkę. Manifesty, by zawijać w nie masło i sól dla bezbronnych. Wściekłość i cierpliwość są konieczne. Żeby wdmuchiwać w płuca władzy zabójczy, miałki pył, mielony przez tych, którzy wiele się nauczyli, tych, którzy są dokładni, przez ciebie. Właściwie ten wiersz ma wiele wspólnego z Nową Falą. Tak, a jeśli mówimy o przekładach, to Krynicki należy, myślę, do tej grupy tak różnych, tę różność tutaj podkreślam, poetów, gdzie można by wymienić Barańczaka, można by wymienić Piotra Zomera, Zadurę może też. Nad Kornhauserem się waham, bo zbyt słabo znam tę poezję, którą on tłumaczył. Ci, dla których tłumaczenie to nie jest jakiś dodatek, tylko to wchodzi w taki bardzo intymny, ścisły kontakt z ich własnym już językiem. Przy okazji Zomera Barańczak to nazwał kiedyś nową dykcją, że coś nowego się wprowadza do języka oryginalnego poety, czyli do polskiego w tym momencie. To nie polega na naśladownictwie, na brechtowaniu na przykład, no bo przecież Krynicki Brechta też tłumaczy, Brechta, jakby ładnie Niemcy powiedzieli. Więc to nie jest sprawa imitacji, sprawa podrabiania, ale ten kontakt między poetą tłumaczonym a poetą tłumaczącym jest bardzo ścisły, bardzo, bardzo mocny. I tego właśnie nas nowofalowcy nauczyli, prawda? To
też jest i nieco późniejsi. No, Piotr Zomer nie jest nowofalowcem, ale pokoleniowo to jest 48 rok. To jest ciut tylko młodszy od tych poetów. Tak, chciałem jeszcze o przekładzie coś powiedzieć, ale może bym poszedł za daleko albo w stronę banału, bo właściwie to jest wzbogacanie języka polskiego. To jest znajdowanie pewnych wymiarów, które pojawiają się w poezji i nie mają swojego... Jeszcze dokładnie nie mają swojej ścieżki słownej albo melodii na przykład. Bardzo, bardzo często jest tak, że melodia języka, który jest inaczej akcentowany chociażby, przełożona na polski, czy próba imitacji, daje jakąś nową, no jedyną w swoim rodzaju, nie mówię, że stałą, która da się powtórzyć, ale jednorazową nową rytmikę, na przykład melodię. No, tak jest z tego, co czego liznąłem na przykład, tak jest w przekładach z poezji szwedzkiej, ponieważ język szwedzki ma 4 różne akcenty i on jest bardzo śpiewny. Chociaż niektórzy twierdzą, że wręcz przeciwnie, ale moim zdaniem jest. I na przykład przekłady ze szwedzkiego potrafią, moim zdaniem, niektóre właśnie taką imitację stworzyć. W każdym razie któryś z poetów, no niestety nie pamiętam w tym momencie, powiedział, że właściwie jeśli chce się pracować nad własną dykcją, to trzeba być jednocześnie tłumaczem. No właśnie, Ryszard Krynicki jest przykładem też osoby, która właśnie bardzo chętnie, czy nawet chętniej może, mówiła o swoich bohaterach, czy jakby o autorach przekładów, które robi. Bardzo chętnie się chowała za tymi postaciami. Też jest taką postacią, no przychodzi mi do głowy takie określenie skryba. To jest właśnie ktoś, kto z wielkim poświęceniem, uwagą pracuje, głęboko się zagłębia w czyjś język, w czyjąś dykcję, żeby ją przełożyć, przepisać. Tak jak Ryszard Krynicki mówi o przekładzie, to zawsze on jest właściwie nieukończony. Te prace nad Enzensbergerem na przykład trwały kilkadziesiąt lat, podobnie nad Celanem. Także to jest jakby praca bez końca, praca, w której oddaje się pole, próbuje się ten język czyjś wprowadzić do polszczyzny. Jest to niezwykła trudność, ale właśnie Ryszard Krynicki jakby oddaje się temu w pełni. Jest to wspaniałe to przybliżanie tych rozmaitych języków poetyckich. Jest jedna rzecz też biograficzna, która mnie zastanowiła, ponieważ w takiej opowieści o wydawaniu tomików, oczywiście tam było zatrzymanie przez cenzurę, chyba organizmu zbiorowego, ale pojawiało się też utrata połowy tomiku. Kilka razy. Nie raz, więc właściwie gdzieś ta poezja Ryszarda Krynickiego, w której jest bardzo dużo milczenia, jest też zbudowana na utracie. I to już od samej początku drogi poetyckiej. Połowa pierwszego czy jednego z pierwszych tomików została utracona. Potem znowu któryś ukończony prawie tomik też został utracony. Także wydaje mi się, że jeszcze takim właśnie motywem, o którym nie mówiliśmy, to jest ten brak i milczenie, cisza, którą poezja Ryszarda Krynickiego wprowadza. Czasami zbliża się do tej ciszy, czasami już właściwie nie ma tego słowa. Przecież no, te wiersze pojawiają się niezwykle rzadko i ostatnie wiersze też były dosyć dawno temu. Także cisza i ta pusta przestrzeń jest też w tej poezji. Te wiersze takie, które mają charakter takiego zamyślenia, takiego wypowiedzenia jednej myśli,
dwuwersowe, trzywersowe, one są w latach 90. i później, może nawet dominują, ale one się już pojawiły w latach 80. jako taki nieśmiały wątek, przerywnik. Potem przecież były haiku, to one już były w 2014 wydane, ale na pewno pisane przez dłuższy czas. Ale zwróciłem uwagę, zresztą jak widzicie, nie mogłem się zdecydować. Zbyt wiele chciałbym przeczytać, a i tak nie wybierałem do czytania wierszy dłuższych, bardzo znamiennych, charakterystycznych z tego pierwszego okresu, ale i później się zdarzają. Ale taki wiersz, który też jest na moim zdaniem charakterystyczny, pod tytułem Issa. On jest z lat 80. Issa, o którym niedawno czytałem, że choć cierpiał niedostatek i biedę, to szczęśliwie dożył starości. Mówi w jednym ze swoich wierszy, mówi w jednym ze swoich nieprzetłumaczalnych wierszy. Pnij się, ślimaczku, na górę Fuji, ale powoli. Powoli. Nie spieszcie się słowa i serca. I ten wiersz jest dedykowany Danusi i Adamowi, czyli Zagajewskim. Tu jeśli chodzi o to skracanie, zmniejszanie się objętości, długości wierszy Krynickiego, to tak, ten proces zaczyna się dawniej. Wpowiedz tylko słowo tej pierwszej praktycznie monografii Nowej Fali. Nyczek zamieścił swoje teksty, którymi na bieżąco towarzyszył poetom i on powiada tam, że Ryszard Krynicki pisze coraz krótsze wiersze, czyli ta konstatacja jest stara. Ja pamiętam Kulturę Niezależną, to znaczy ten znakomity periodyk, który miał w zwyczaju zamieszczać po dwie, a czasem nawet po trzy recenzje tego samego dzieła. I raz tam o tomie Krynickiego napisały pani Bogusława Latawiec i nasza przyjaciółka z Uniwersytetu Dorota Heck. I były to dwa odmienne podejścia. Latawiec doceniała Krynickiego, szanowała jego poetyckie wybory, ale tak tęskniła do tych jego długich wierszy. Natomiast Dorocie Heck bardzo się podobały te krótkie wiersze. Uznała, że to jest najwłaściwsza forma dla tego, co Krynicki robi w tym momencie. Nazwała swoją recenzję lekcją trudności. Więc takie dwa zupełnie inne podejścia. A propos tej krótkości i sięgania do tych japońskich wzorców, jest w poemacie Barańczaka, w tomie Atlantyda, tam gdzie pojawiają się, w przywracaniu porządku, gdzie pojawiają się listy poetyckie do przyjaciół i o Krynickim wiadomo, że chodzi o Ryszarda Krynickiego. Jest odnotowany w tym fragmencie list od Krynickiego, który przyszedł z ośrodka internowania i litery stylizowane na litery japońskie. Ta kultura fascynowała Krynickiego, ale fascynowała też z dystansem. W późnym czasie Krynicki napisał, i one są drukowane jeden po drugim, dwa takie trzywersowe teksty. Nadal nie wiem, o którym to poecie ty czytałeś, Issa. Mój ukochany Issa napisał ponoć aż 3000 haiku. Przeczytałem o tym 14 lat temu i nadal nie wiem, co mam o tym myśleć. I następny wiersz jakby wyjaśnia, a jednocześnie zawiesza sprawę. Może tak? Mój ukochany Issa napisał ponoć aż 3000 haiku. No tak, trzeba by napisać bardzo dużo krótkich wierszy lub chociaż jedną komedię. Komedia jest tytułem, więc najpewniej chodzi o Dantego, a nie o Balzaka, bo mówimy o poezji.
To jest właśnie też ciekawe, że Krynicki być może w przeciwieństwie do nowej poezji dzisiejszej ma w sobie bardzo dużo tego nie wiem, niepewności, zawieszenia głosu. Powiem, że czasami mi brakuje tego w nowych wierszach, które często mają sobie bardzo dużo pewności w rozmaitych sprawach, a właśnie u Krynickiego i w tych wierszach, które wcześniej to były czytane i teraz to, co przypomniałeś, Adamie, to nie wiem, jest jakby podstawowym wyjściem do wiersza, ta jakaś niewiadoma, jakieś poszukiwanie, brak odpowiedzi. I tego jest rzeczywiście w późniejszej poezji coraz więcej u Krynickiego. Rzeczywiście ta poezja z czasów nowej fali to jest spisana jakby z perspektywy kogoś, kto widzi zakłamanie, więc jakby widzi co się dzieje i chce to odkłamać, chce pokazać nam, że tu jest fałsz. Natomiast ten późny Krynicki mówi nie wiem. Tak, ją się nawet wstrzymuje, jak, bo pamiętam takie z połowy mniej więcej lat 80. To jest ten niezwykły czas otwartości Kościoła na kulturę, niepojęty dzisiaj dla młodych ludzi zwłaszcza, gdzie tak, niepojęty, no wtedy tylko złośliwi mówili, że ostatnio tak blisko kultury był Kościół w średniowieczu, to znaczy kiedy powstawały chorały gregoriańskie, kiedy budowano katedry. Palono czarownice na stosie, blisko kultury. W każdym razie, ojej, no nie wiem, czy mogę sobie zażartować, że dla ludu też coś musiało być. Więc nie, parę lat temu chciano w Jeleniej Górze w ramach rekonstrukcji historycznych zrobić spalenie czarownicy, ale zainteresowanie było tak duże, że na szczęście no, odwołano. Późno, bo późno. W każdym razie ma spotkanie Krynicki w kościele świętego Marcina. To jest taki nieduży kościół na Ostrowie Tumskim. Dawniej był to kościół środowisk twórczych. Nie wiem, jak to teraz wygląda. No i w niedzielę po mszy jest czytanie wierszy. No i Krynicki, tośmy poszli wtedy ze znajomymi i moja przyjaciółka, rówieśnica, mówi, jej, to Krynicki ma już ponad 40 lat. Dla nas, jeszcze dla nas, pokolenia o dekadę młodszą, nowa fala, to była ta aktualność poezji, do której się odwołujemy, którą czytamy, od której się uczymy i tak dalej. Więc Krynicki tym swoim takim wyciszonym, jakby do siebie głosem czyta, jesteście wolni, mówi strażnik i brama się zamyka. Tym razem z tej strony. No i po spotkaniu, zawsze na takie spotkania, zwłaszcza w tamtych czasach, przyjdą jacyś nawiedzeni ludzie. Więc pewien pan zaczął perorować też, że pan tu pisze, panie Ryszardzie, o tych sztandarach Polonii Krynicki, który słuchał z tego z pokorą tych dziwnych rzeczy, mówi w tym momencie, proszę, no o tych sztandarach pan pisze, Polonii, jakiej Polonii? No polskiej Polonii. Nie o to mi chodziło. A ja myślałem, że tak. Więc on nawet tutaj nie przeciwstawił się, co pan bzdury opowiadasz, tylko słucha tego, że tak, to nie wiem, wycofanie się i to jest dla niego charakterystyczne. To jest taki szacunek dla odmiennej postawy, dla odmiennej oceny zjawisk, który wyraźny jest w poezji Krynickiego, ale ze świadomością, jaki jest mój fundament osobisty autora tych wierszy. I no, w bardzo wielu wierszach jest to powiedziane bardzo czytelnie i wyraźnie. Czasem też z poczuciem humoru, często ironicznie, bo Krynicki jest delikatnie autoironiczny, ale w taki dyskretny sposób, jak mówisz, czyli prawie niepowiedziany, mocno niedopowiedziany, a czasami jest to wręcz taki humor, który, bo jest i humor, nie tylko ironia i autoironia, ale humor, no ale humor bogaty w znaczenia. Tu przeczytam taką fraszkę właściwie.
od pewnego czasu. Spostrzegłem, że od pewnego czasu, kiedy właściciel zagwiżdża na psa, to odwraca się większość przechodniów. Ja bym chciała jeszcze wrócić na chwilę, już jesteśmy przy tym późnym, takim uspokojonym Krynickim. Ja bym chciała wrócić jednak do Krynickiego drapieżnego, takiego ostrego, ale który znowu, ja sobie jakoś ten wiersz zaznaczyłam na dzisiaj, taki wiersz bardzo ostry, o też o zmianie barw, ale o takich realnych zagrożeniach. Wiersz pod tytułem Faszyści zmieniają koszulę. Faszyści znowu zmieniają koszulę. Czarne koszule zmieniają na białe godziny, na białe plamy w pośmiertnych gazetach opustoszałego miasta, z którego stronic wywabiono ostatnie ślady krwi, nieprzemienionej w sztandar, rozpryśnięty mózg zmiażdżonego gąsienicami czołgu zwierzęcia, rozprośnięty mózg wybrzeża, rozpryśnięty mózg oceanu, rozpryśnięty mózg tymczasowego świata. Faszyści znowu zmieniają koszule, swoje i swoich ofiar. Na białych koszulach mniej widoczne są ślady mózgu. Na czarnych koszulach mniej widoczne są ślady krwi. Faszyści znowu zmieniają pośmiertne koszule tymczasowego świata i odbierają z przechowalni swoje ochronne, czarno-białe sztandary, które nawet jako nekrologi bywają fałszywe. Też zaznaczyłem sobie ten wiersz, ale stwierdziłem, że dla mnie do czytania on jest za długi, a jak pani przeczytała, to za długi nie szybko był. Minęło. Znaczy nie za długi. Nie, to jest, tak, jest dynamiczny i bardzo zwarty. No i znowu niesłychanie, na niesłychanie uniwersalny. Żebyśmy oczywiście nie zrobili z Krynickiego świętego Franciszka, czy kogoś takiego. Tak, tak, oczywiście. Także są te ostre kawałki i ten, który ty przeczytałeś, że tak. Gwiznę na psa, a Krynicki lubi zwierzęta, lubił psa i tak dalej, więc tu u niego nie ma nic negatywnego. Ale jeśli większość się odwraca, no to jest już dowalenie, prawda, że większość zachowuje się jak psy, reaguje na gwizd, prawda, co nie obraża psa Krynickiego, ale, ale społeczeństwo powinno się poczuć dotknięte, bo jest uzasadniona krytyka w tym momencie i celna. Wiecie, tak myślałem, żebyśmy wspomnieli jeszcze o jednej takim wątku biograficznym, ale w istocie pracy kulturalnej Krynickiego, to znaczy o wydawnictwie, które założył, wydawnictwie poetyckim, bo jak się przyglądamy, na pewno także też zwracacie na to uwagę, on wydaje poezję głównie aktualną, to znaczy głównie współczesną, nie za często, czyli tak jak Miłosz mówił o pisaniu wierszy, że rzadko i niechętnie, no myślę, że Krynicki wydaje chętnie przede wszystkim, nie bardzo rzadko, ale też nie zasypuje nas to wydawnictwo książkami, ale widzę pewien gust poetycki, a nawet coś więcej niż gust. Pewien rodzaj kultury literackiej, poetyckiej, pewien rodzaj poezji poetów. On wydaje również młodych poetów, nawet debiuty i poetów średniego pokolenia. I jest w moim, jak się przyglądam temu, jest w tym jakaś, to jest głos Krynickiego, bardzo pośredni w literaturze współczesnej. To są cudze głosy, z którymi on się
chyba utożsamia. No jeszcze trzeba wspomnieć, że to jest wydawnictwo Ryszarda Krynickiego i pani Krystyny Krynickiej, tak, bo to jednak no jest duże przedsięwzięcie. Też wiemy, jak trudno jest wydawać poezję i jak trudno też, no, ważne, żeby to robić z wielką starannością, i to wydawnictwo to gwarantuje, że to są wspaniale opracowane, też przekłady są właśnie, na przykład tak. Enzensberger i Celan, i przekłady Ryszarda Krynickiego tam w tym wydawnictwie się ukazują, ale też rozmaici poeci, którzy, no właśnie, którzy są jakby, no, wybrani przez tę parę wydawców, więc jest to na takim właśnie, na rynku wydawniczym bardzo wspaniały punkt. To jest taka praca kulturotwórcza. Takie wydawnictwo, które, w którym jest, są głosy poetyckie, starannie dobrane i bardzo dopracowane, i właśnie wybrane z powodu gustu prowadzących to wydawnictwo. Także to też jest działalność właśnie bardzo godna szacunku. A tu szczególnie ciekawa byłaby ta różnorodność, bo ja przyznaję, że z ciekawością słuchałem to, co mówiliście o ich guście, i no przecież tam nie ma dużo tych tomików, więc każdy wybór jest tam jakoś znaczący, to znaczy wybór poety czy poetki, ale ja przyznaję, że nie potrafiłbym znaleźć, i to nie jest zarzut, wręcz przeciwnie, to jest pochwała pod adresem Krynickich, że takie różności wydają, że co wspólnego mają na przykład Krzysztof Siwczyk, Tomasz Różycki, Wojciech Wilczyk, Agnieszka Wolny-Hamkało, która też tam miała tomik, jeśli się nie mylę, Marcin Baran. Trudno byłoby poskładać to. Tak, na pewno nie wspólna estetyka, ale coś głębokiego, co jest wspólne, niewątpliwie tutaj jest. Myślę, że może już powoli do końca się będziemy zbliżać. To jest wspaniałe, że nasz laureat, no właśnie, jest tyle pól działania, jest tyle pól twórczości, o których mogliśmy mówić. I właściwie ciągle jest to rozmowa niezakończona. Moglibyśmy jeszcze kolejne godziny mówić o wspaniałych rzeczach, z którymi związany jest poeta Ryszard Krynicki. Na pewno jest też właśnie tą więzią z przeszłością, i to też jest ważne dla nas, że śledząc jego drogę poetycką, zahaczamy się jeszcze o Mickiewicza, tak, ale o awangardę. A Mickiewicz jest zawsze aktualny. O nową falę i o też najmłodszą poezję. Także rzeczywiście jest to niezwykle szerokie pole. To bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy, bardzo dziękujemy, i zapraszamy serdecznie na spotkanie z Ryszardem Krynickim w niedzielę o godzinie 12. Dziękujemy. Dziękujemy.